Jestem Amelka i przyjechałam tu z moim tatą. Jak twój tato się nazywa? Jakub Szmatuła. Jeden za wszystkim! Wszyscy za jednego! Za wygraną! Rozbiegę! Pełny stadion, wrzawa na stadionie i gramy. I jestem zadowolony z tego, co tutaj usłyszałem. Okej, okay. Ile masz lat, Amelka? 10. 10 lat już masz? Tak. To Kuba jest już tatą 10 lat. No i powiedz mi, czy zdajesz sobie sprawę, jak on jest znany w Gliwicach, twój tato? Nie zdaję sobie sprawy, że aż tak, ale wiem, że jest znany. A co robi twój tato aktualnie? Tu w klubie? Trenuje. Co trenuje? Piłkę nożną. Dobrze, jaką pozycję? Bramkarzy. Okej, no bramkarzy trenuję, bo do niedawna dopiero. A co ty pamiętasz, jakie mecze pamiętasz taty z tego czasu? Takie, jak on jeszcze był bramkarzem, tak, jak bronił jeszcze i że teraz jak siedzi na ławce tylko. Okej, a jak to jest w ogóle być córką takiego bramkarza, mistrza Polski? Fajnie. No, dlaczego? Dlatego, że też się czuję taka popularna trochę. Aha, a tata w ogóle cię jakby, tata cię czasami na przykład na te mecze bierze? Czyli tak. Lubisz chodzić na mecze? Tak. Co jest fajnego? No, lubię jak piast strzeli gola, zawsze jest tak fajnie. Ha, jest taka radość. A tata dużo mówi o piłce w domu? Nie. A gracie w piłkę? Ty w ogóle chciałabyś grać w piłkę, czy nie? No ja gram jak jestem u babci zawsze. Tak? Tak, to tak czasem ćwiczę sobie. A ty bronisz czy strzelasz bardziej? Ja strzelam. Dobra, to co, idziemy szukać twojego taty, co? Tak. A powiedz mi, pierwsze takie wspomnienie, które masz tu z tego stadionu, jak pierwszy raz tu byłeś, to pamiętasz jakiś mecz albo... Jak no pamiętam takie, jak byli te mistrzostwa Piasta. Aha, jak było mistrzostwo. Tak. No tak, byłaś chyba wtedy na tym zdjęciu tak, takim. Tak, jestem dalej. A okej, a medal widziałaś? Gdzie tata ma medal na mistrzostwo? Wisi. Tak? Gdzie? Na zdjęciu. Okej. I widzę. Dobra. Jak poszło? No nie wiem, no widzę, że jest talent w temacie. No to jest z influencerka przyszła. Tak. Po pierwsze, kiedy pierwszy raz zabrałeś na mecz Amelkę? Oj, to było. Na te mistrzostwa. Nie, wcześniej to było. Jak? Jeszcze mamy zdjęcie chyba, jak wychodziliśmy. Co ty mówisz? Takie, no i chyba mnie wyprowadzałaś. Ja pamiętam. Odeślę Bartkowi to zdjęcie, to może pokażemy to zdjęcie, to będziemy widzieć, kiedy to było. To w jakim celu przyszła dzisiaj córka na mecz, na stadion? Zobaczyć. Sprawdzić, czy tata pracuje. Właśnie. Dobra. To no już jesteśmy w cywilkach, więc, ale pracowałem. Przyrzekam, że pracowałem. A udzielasz jej jakby rad, jakby udzielasz wywiadów i tak dalej? Tak. Dobrze. I to co? Kiedy się widzimy? Na meczu następnym może, nie? Tak. Co robisz? Przygotowuję już koszulki na Puchar Polski. Super! Ty jesteś po prostu graficzką jeszcze tego wszystkiego. Cały czas się rozwijasz. Ty już przygotowane. Niebieskie będą? Czerwone. Czerwone, cudownie. Jakaś nowość? Weszła sobie do sklepu? Czapki koce. Widzę. Już się szykują. One są świetne, bo zawsze na ławce rezerwowych chłopaki tak. W nich siedzą. Ile taki koc, kochana? 209 zł. Ale porządny jest, co? No, ale jest przepiękny. Dobra, dwa kolory ma, dwie opcje. Super. 1500 nowych osób pojawiło się ostatnio na meczu, tak? Tak. Ile kobiet? Pamiętasz? No, z reguły to jest 25% kobiet jest na meczu. No, ale pykła frekwencja do góry. Niedziela, 12 godzina. Zamiast na Rosół to przyszli ludzie na mecz. To zapraszamy dalej nieustannie. Zapraszamy. Dlaczego tutaj jesteśmy? Żeby wprowadzić fajne zmiany, które będą zauważone przez wszystkich kibiców i przyszłych kibiców Piasta Gliwice. Tutaj będziemy działać promarketingowo. Będziemy rozwijać social media i nie tylko. No i wprowadzać fajne zmiany, które myślę, że wprowadzicie, nie? Panie dyrektorze sportowy, ja tylko w klubie taki materiał kręcę. Chciałem tylko szybki komentarz. Zamknęło się jedno okienko, już myślimy o kolejnym. Czy to jest praca cały czas tak dzień w dzień, czy jednak od okienka do okienka? Nie, to już praca trwa na dwa okienka do przodu. Będzie świetna okazja na zrobienie sobie pamiątkowego zdjęcia, zebranie autografu, ale też i przede wszystkim kupienia biletu na nadchodzący mecz z Jagiellonią Białystok, który już niedługo. Hola amigo. Lubisz te... A, hola, ¿qué tal? Lubisz te nagrania? Czy to jest są taki... ciężkie. No bo to jest trudne, bo to jest odwracanie, odciąganie was od waszej roboty tak naprawdę, więc... Znaczy nie, no to też jest w pewnym sensie wymagane od nas, natomiast to jest trochę tak jak uczenie się wiersza jak już w szkole, że jak dochodzisz tam, to trochę zapominasz i my mamy podobnie w sumie.
Teraz Dywice na miejscu. Drugim tutaj gole decydowały o tym. Zapraszam na podium dziewczyny. Nie mogło zabraknąć prezesa Piasta Gliwice na tak wspaniałym turnieju, gdzie mamy tyle wspaniałych młodych i dziewcząt, i chłopców, którzy w duchu takiej sportowej rywalizacji realizują swoją pasję, swoje marzenia i są przyszłością naszego sportu. Myślę nie tylko gliwickiego, ale ogólnopolskiego i liczę, że niedługo, mówiąc o transferach, będziemy mówić właśnie o nich. I co pan będzie robił teraz? Takie wręczenie nagród, myślę, najbardziej przyjemny moment, kiedy nagradzamy zwycięzców, ale chcę powiedzieć, że myślę, że tutaj wszyscy są zwycięzcami, nie tylko ci, którzy dostaną nagrody, a sam udział tutaj to już jest miano zwycięzcy, bo osoby, które realizują pasję, które czasem poświęcają swój czas na piłkę nożną, są zwycięzcami. Jesteśmy zadowoleni, liczy się dobra zabawa, ona była na pewno przednia. Jak młodzi się przeżywają te porażki? Z tego co widać raczej zdecydowanie za mocno, dlatego formuła ligowa jest dla nas zdecydowanie lepsza, bo w fazie pucharowych często dochodzi do odpadnięci, to później dzieci bardzo smuci. Ale każda porażka hartuje. Zdecydowanie tak. No okej, możemy powiedzieć, że było dobrze, fajny turniej, tak. Fajnie się bawiliśmy. Byłam bardzo zestresowana, ale jest już dobrze. Ale nagród. Nie, cieszę się. Kodeks za klasę, damy torbeczka jeszcze od Piasta. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie ta tendencja wzrastająca. No patrząc na dzisiejszy dzień, no to zachęca to do takich inicjatyw i do organizowania tego co najmniej raz w roku. I no cieszymy się z tego, mam nadzieję, że przyniesie to efekt. A to są trzy najlepsze drużyny. Gabor dołączył! Ale on ma wyczucie. Gabor, powiedz mi, jak ten turniej oceniasz tu w Gliwicach? No przypomnijmy, że to nie tylko turniej, ale też testy sprawnościowe, BIP test. Nie specjalnie lubiany, ale potrzebny. Wiszenie na drążku, no i rzuty karne, wszystko na najwyższym poziomie. No, myślę, że do kilku zawodników za kilka teraz lat zadzwonimy, zaprosimy do Turbo Kozaka. Które... Jedna wygrana, jedna przegrana, jeden remis, ale grali swoje i to jest najważniejsze. Są zadowoleni, głowy uśmiechnięte, także tylko na plus. Dlaczego warto to robić? Dla dzieci przede wszystkim. Ich radość, ich emocje to jest coś, co dla wszystkich powinno być kluczowe. Autografy są. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i na pewno będziemy oglądać następny mecz Piasta. Czy był pomysł, kto go przeprowadził? Pan? Oczywiście mój syn. Dlaczego przeprowadziłeś to? Bo chciałem zobaczyć piłkarzy. Udało się zobaczyć? Tak. Autograf jest? Tak. Specjalnie przyjechałem podziękować za wszystko, naprawdę. Jest? Fajnie, dużo ludzi, dużo autograf, dużo zdjęcia, ale jest fajne. Masz tyle koszulek piłkarskich, ale jednak widzisz swoją, tak? Dlaczego? Ja zadam pytanie. Dostałam ją przez to, że zbierałam naklejki w dzienniczku. Jako partner techniczny Piasta Gliwice już od kilku sezonów chcemy budować lokalną społeczność wspólnie z klubem. Bardzo cieszymy się, że razem z piłkarzami, razem z całym klubem mamy okazję gościć kibiców i pokazać kibicom nowe koszulki meczowe, które już piłkarze prezentowali od kilku meczów w Ekstraklasie, ale już teraz każdy z kibiców może kupić swoje kochane koszulki swojego ukochanego Piasta tutaj w naszym sklepie w Galerii Forum, który już trochę wbił się w taką strategię i w kulturę miasta.
Ale się obłowiłeś. Co ty masz dzisiaj? Autografy. Od kogo? Od Kądziora, Kasatunisa, Feliksa i polu jeszcze na Czerwińskiego. A z kim byś się chciała spotkać? Z Czerwińskim. To jest kolejny rok naszej współpracy z Piastem Gliwice. Kolejny sezon, kolejne, mam nadzieję, sukcesy i jak najwyższe miejsce w tabeli Piasta Gliwice. Jest znowu wielu kibiców. Co roku jak robimy event, na każdym eventem jest wielu kibiców, więc szkoda byłoby tego nie wykorzystać i nie robić po raz kolejny tych eventów. Dzień dobry, pan też po autograf? Jasne. Aha, czy dla dziecka nie będziemy? Ja dla siebie. Dla siebie? Dla siebie. No, żeby zdobyć autografy i żeby pogadać z piłkarzem. A ty? Tak samo jak brat i żeby spotkać się z piłkarzami. Grzegorz. Kevin. Dobrze, co robicie panowie? Coś z drukarkami chyba widziałem wasze logo. Na pewno. Czyli? Naprawiamy wszystkie drukarki, dzierżawimy, serwisujemy, sprzedajemy materiały eksploatacyjne, a teraz się zabieramy za pompowanie piłek. Aha, pompujecie, a to jaki to związek z tą drukarnią waszą? No, chcemy napompować, trochę powietrza dać piłkom życia. Pana syn gra w piłkę, bo grał w tym. Gra w piłkę. Czyli wszystkie składy, wszystko co tutaj dzieje papierowego w klubie, no to jest wasza robota, tak? Tak jest, dokładnie tak. To dzięki, że jesteście, no i zachęcamy wszystkich kibiców do korzystania z waszych usług, tak? My też cieszymy się, że jesteśmy z wami. Dobra, a teraz co robimy tak naprawdę, Kamil? Kupujemy piłki. Bo teraz będą wyrzucone na Jagiellonii, więc... A, dobra, opowiedz mi może ty, bo pan się tutaj... Co tu się dzieje? Co się dzieje? Przyjechali do nas panowie, żeby przekazać piłki, właśnie teraz będziemy je pompować. No i później zawodnicy je podpiszą i w trakcie przerwy w meczu z Jagiellonią będą wyrzucone w trybuny. 20 piłek. Agnieszka Jagła, Stowarzyszenie GTW. Piast Gliwice wspomógł was. Dlaczego? Dlatego, że jesteście super. Dzisiaj kończymy zbiórkę darów dla powodzian. Ostatnie transporty będą wychodzić dzisiaj, jutro i w sobotę. Gdzie dokładnie będziemy pomagać? Kolejne transporty to będzie Nysa, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko. Nastawiamy się na osuszacze, sprzątanie, czyli łopaty, wiadra, miotły uliczne, takie ubrania robocze, kombinezony, maski, płyny do dezynfekcji i grzybobójcze. Przyjechaliśmy przekazać dary od Piasta Gliwice dla powodzian. Tak naprawdę wszystko, co jest potrzebne. Od łopat, przez latarki, powerbanki, śpiwory, środki czystości, no wszystko. Naprawdę, co teraz potrzebują. Czy będzie jeszcze taka akcja organizowana? Na pewno Piastocholicy organizują, także jeżeli ktoś jeszcze chce się dołączyć do tej akcji, to może przynosić dary do sklepu Piasta Gliwice przy stadionie oraz do sklepu Piastocholików na Dworcowej, a także przed meczem będzie prowadzona zbiórka. Pełny stadion, wrzawa na stadionie. I gramy. Jestem zadowolony z tego, co tutaj usłyszałem. Teraz zapisałem, że zaangażować trzeba ludzi w Gliwicach, więc jeśli to słuchacie, to zostawcie łapki w górę, skomentujcie, żebym widział już to wasze zaangażowanie, że jesteście i że będziecie na meczu.